Dzień Boże, coś Wam powiem wielkopostnie, czyli bułka z masłem. Ostatnimi czasy potrzebowałem korzystać z miary, żeby moja praca nie poszła na marne. Jakbym źle dociął elementy, spowodowałbym stratę materiału i większe koszta. Natomiast dzisiejsza Ewangelia mówi o miłości bez miary, a więc bez limitu. Każdemu ile się da, ale ani odrobiny mniej. Kiedy papież Franciszek ogłaszał rok miłosierdzia, napisał: miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech. Nic nie jest w stanie zatrzymać tej fali miłości, jaka płynie od Boga. Na krzyżu Chrystus nie korzystał z miary, ale swoim przebaczeniem objął wszystkich. Słuchając dziś słów, bądźcie więc wy miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, wydają się takie proste. Ale wcale nam to z łatwością nie przychodzi. Jesteśmy pamiętliwi i doznaną krzywdę długo nosimy w sobie. Ona powoduje, że chcielibyśmy osądzić naszego przeciwnika, wydać jakiś skazujący wyrok, żeby odpłacić. Ale mamy być synami Najwyższego, a On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Czyżby nie po drodze nam było stawanie się podobnymi do Ojca? Myślenie o naszych niedoskonałościach i grzechach może wzbudzać nasz niepokój, czy one pozwolą nam zdobyć serce Boga. Przecież nasze słabości sprawiają, że stajemy się ułomni. A właśnie te ułomności, jak przypomniał nam święty Franciszek Salezy, dają Bogu okazję do objawienia swego miłosierdzia, a nam okazję do stawania się pokornymi oraz zrozumienia i dzielenia ułomności bliźniego. Otwieranie się na miłosierdzie Boże realizujemy przez wytrwałą modlitwę, przez zanurzenie się w Słowie Bożym i korzystanie z sakramentu pokut. Pod ich wpływem możemy przekazywać dalej doświadczenie wyzwalającej miłości miłosiernej Pana Boga. Może ten fragment objętościowy jest bardzo krótki, lecz zawarte w nim wskazania są dla nas wyzwaniem. Dawajcie, a będzie wam dane. Bardzo optymistyczna część przesłania. Każdy z nas marzy o tym, żeby dostać coś dobrego, a nie jakieś ochłapy. Nie z tego, co zbywa komuś, albo już komuś się znudziło. Bogu nic się nie nudzi, dlatego daje nam swoją miłość ponad nasze wyobrażenia. Stawia jednak warunek, że nie możemy tego zatrzymywać dla siebie, a więc należy się dzielić. Nie patrzmy na innych zbyt surowo, ale patrzmy, jak na nas patrzy Bóg, jako na ludzi, którzy sami sobie nie radzą z życiem i potrzebują wsparcia. Dlatego tak bardzo On chce być przy nas. Bowiem kiedy osądzamy i potępiamy innych, to nie tylko wydajemy jakieś oskarżenie, ale bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby siebie wybielić i wzmocnić swoje dobre wyobrażenie o sobie. Oceniając innych, przestajemy pracować nad sobą i rozwijać się duchowo. Nie stawiajmy murów, bądźmy dalece od wrogości i obojętności. Sami zostaliśmy hojnie obdarzeni miłością. Tą miłością niszczmy wszelkie nieporozumienia i wrogość. Nie wydzielajmy miłości, myśląc, że nam jej zabraknie. Pamiętajmy, że im więcej jej rozdajemy, tym więcej znów jej otrzymujemy. Z Panem Bogiem.